szkoły Mistrzostwa Sportowego zajęła drugie miejsce wśród 6 zespołów reprezentujących różne kraje. Rywalizowaliśmy z zespołem Richmond z południowego Londynu, z zespołem Volley Playa z Madrytu, z zespołem uniwersyteckim Świętego Józefa, to jest taki bardzo prestiżowy uniwersytet katolicki w Bejrucie, z zespołem gospodarzy, czyli Paris Sport Club Nord Parisien oraz z mistrzem Norwegii, z zespołem Skjeberg. To z tego, co mi się udało nawiązać kontakty z trenerem, jest to zespół z okolic Oslo. To największy sukces do tej pory? Była to impreza, która miała na celu promocję Paryża, przede wszystkim jako organizatora Igrzysk 2024. Udało nam się dostać na ten turniej dzięki temu, że przyjacielem prezesa klubu jest Stefan Antiga i wiele dobrego i ciepłego słyszał na temat Polski, na temat oczywiście polskiej siatkówki, którą znał doskonale, więc zależało mu na tym, żeby w tym turnieju też uczestniczył zespół z Polski. Udało nam się nawiązać kontakt, że tak powiem dogadać, dostaliśmy zaproszenie. Zaproszenie zostało zaaprobowane przez władze szkoły, następnie przez pana naczelnika Wojciecha Lesiaka, pana starostę. I dzięki temu udało nam się tam polecieć i być. No i osiągnąć taki niewątpliwie duży sukces, bo jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to naprawdę nie mamy sobie nic do zarzucenia. Przegraliśmy tylko jeden mecz w turnieju z zespołem starszym od nas przede wszystkim, z mistrzem Norwegii i naprawdę bardzo dobrze ułożonym i technicznie, i taktycznie. Ten najbardziej emocjonujący mecz to był ten mecz o już miejsce na podium? Tak, najbardziej emocjonujący mecz z Anglią, gdzie teoretycznie pierwsze dwa sety szły całkowicie po naszej myśli, bez najmniejszego problemu. Ale jak to w siatkówce bywa, dwa kolejne totalne jakieś rozluźnienie i jakiekolwiek rady z naszej strony nie przynosiły rezultatu, już wkradły się nerwy, podejrzewam. Szacunek niesamowity dla dziewczyn. Przy naszym wsparciu i mentalnym, i taktycznym podeszły do tego piątego seta w pełni skoncentrowane i zagrały po prostu chyba najlepszego seta w całym turnieju, można powiedzieć. Tym bardziej, że nie jest łatwo w tym wieku, mając tak niewielkie doświadczenie, pokonać własne siebie, własne lęki, własne strachy i podejść do tego bardzo profesjonalnie. Wygrały 3-2. Ogromne szczęście, łzy po stronie i Anglii, i naszej. Tym, że z tą różnicą, że u nas były to łzy szczęścia, natomiast po stronie Anglii łzy smutku. Zakończenie niesamowite, bo pomimo, że Anglia przegrała, przytulili się do nas, podziękowaliśmy sobie. Także bardzo duże emocje pozytywne. To nie jest tak, że to dziewczyny fartem zdobyły to drugie miejsce, bo oczywiście wygrały, nie. Ale poziom nie tylko naszych ostrowieckich siatkarek, ale wszystkich drużyn był wysoki z tego, co rozmawialiśmy na przed. Tak, jak najbardziej. Może to był też nasz plus, że wiadomo, że dziewczyny wykonały bardzo ciężką pracę przez ten okres przed wjazdem na turniej, bo było zgrupowanie już po zakończeniu roku szkolnego i razem z trenerem przygotowywaliśmy do wyjazdu. Plusem było to, że daliśmy ją taką malutką dziewczynę. Gramy, nie przejmujemy się, przyjechaliśmy tu po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Nie było takiego oparcia, nie było, nie wiem, mówienie błędów, pokonuj jakieś błędy, coś źle robicie. I one miały taki komfort psychiczny, mi się wydaje. Oprócz tego wiadomo, że jest to stres niesamowity, ale z naszej strony to podejście i dobre rady taktyczne wpłynęły też na wynik. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jeden bardzo ważny aspekt, o którym właśnie tutaj trenerka nadmieniła. Dziewczyny, które pojechały na ten turniej, były wyselekcjonowane z grona szkoły. To nie tylko dobre zawodniczki, dobrzy sportowcy, ale też bardzo dobrzy uczniowie. I trzeba pamiętać o tym, że pojechaliśmy na ten turniej po całym roku ciężkiej pracy, ciężkiej nauki. Miały niesamowite średnie. Byliśmy z nich tak dumni, że to są takie właśnie dobre, inteligentne uczennice. Poza tym potrafiły się zmobilizować, żeby jeszcze te 3 tygodnie, 4 tygodnie bardzo ciężko przepracować, mając w nogach już cały sezon w kategorii kadetek, juniorek,
w trzeciej lidze, gdzie doszły naprawdę do bardzo fajnych osiągnięć i wyników, bo walczyły o drugą ligę tutaj z trenerką. Także to też trzeba podkreślić. Poza tym walczyły, grały, wspomagały też starsze koleżanki w meczach młodej Orlenigi Krzostrowiec. Także tego naprawdę było bardzo dużo. Zmobilizować się jeszcze przy tym, że już wakacje są, powiedzmy, w zanadrzu do tego, żeby ciężko pracować w hali przez 3 tygodnie, to ja jestem pełen szacunku dla nich. One to wytrzymały. Była też dla nich taki duży znak zapytania i dla nas zresztą też. Jedziemy, nie wiemy, jakie zespoły, jaki poziom prezentują, co tam będzie, co my tam zastaniemy. A okazało się na miejscu, że spotkaliśmy się z niesamowitymi ludźmi, szczerymi, otwartymi. I tutaj też taki aspekt sportowy to nie był główną ideą tego turnieju. To było właśnie spotkanie, integracja, wymiana doświadczeń między trenerami, wymiana doświadczeń między koleżankami z różnych zespołów, z różnych krajów. I tutaj bym zwracał uwagę na ten aspekt tego turnieju, że niesamowicie żeśmy się sprzedali, że tak powiem, w cudzysłowie, jako Polska, jako kraj, który jest w centrum Europy, który potrafi naprawdę być autorytetem dla innych. To myśmy mieli największą grupę kibiców, to myśmy byli najbardziej medialni, o tym też trzeba powiedzieć. To dziewczyny udzielały najwięcej wywiadów i sportowo, jak to wszystko się zazębiło i udało, no to tylko się cieszyć. No tak. Jeszcze zapytam o to kibicowanie. Co to znaczy, że mieliśmy największą grupę kibiców? Skąd? Czy to z nami ktoś pojechał? No więc tak, ponieważ Polacy są rozrzuceni po całym świecie, w pierwszy dzień turnieju od razu widzieliśmy flagi z polskimi barwami na trybunach. Okazało się, że przychodziła do nas na mecze była zawodniczka, która wyjechała 15 lat temu z Polski, mieszka w Paryżu. Dwie dziewczynki, które były reprezentantkami Francji, czyli klubu gospodarzy, miały polskie korzenie, miały mamy z Polski, też które wyjechały kiedyś, także wiele osób się też interesowało tym, że myśmy tam przyjechali, wiedzieli o tym i cały czas nas wspierali, kibicowali. A poza tym Francuzi, nie wiem, nasze dziewczyny wzbudziły jakąś taką dodatkowe, nie wiem, emocje i chyba tą grą też fajną pokazały, że no były takimi idolkami dla tych młodszych dzieciaków z Francji. Więc taki fajny aspekt, na przykład robiliśmy po meczu stretching pomeczowy, oni dochodzili, siadali w kółku z naszymi dziewczynami, też się rozciągali. No to były takie momenty, których się nie zapomina do końca życia. Poza tym dla tych dziewczyn, no nie czarujmy się, pierwszy wyjazd zagraniczny, pierwszy turniej zagraniczny, no i jeszcze osiągnięcia takie, jakie im się udało zrobić, no to pełny szacunek. Czas na zwiedzanie też był? No właśnie, mieliśmy tydzień tak zorganizowany, to też muszę powiedzieć parę zdań na ten temat, bo tu z trenerką po prostu byliśmy zachwyceni. Jak można logistycznie taki turniej zorganizować? Z hotelu na halę mieliśmy 15 minut dojazdu. Były specjalne busy, które transferowały wszystkie ekipy na miejsce. Był czas zorganizowany po meczach. Mogliśmy zwiedzić Paryż, mieliśmy rejs z Ekwaną, byliśmy na wieży Eiffla, widzieliśmy centrum. Także te dziewczyny oprócz tego, że grały, do późna w nocy chodziliśmy, zwiedzaliśmy, rano trzeba było wstać, zorganizować się, przygotować do meczu. No także 7 dni było naprawdę na takich obrotach, że minęło nam nie wiadomo kiedy. Pierwsze miejsce Norwegia, tak? Pierwsze miejsce Norwegia i naprawdę zespół mistrz Norwegii, bardzo dobry. Dwie dziewczyny, jak mi się udało dowiedzieć, w tym roku dostały propozycje i z nich skorzystały do dobrych zespołów uniwersyteckich do Stanów Zjednoczonych. Na Florydę i do Nowego Jorku, do Las Vegas, z tego co tam wiem.